E-klasa w dieslu. Samochód, słuchajcie, ma 388 tysięcy km. Jak wyglądają koszty eksploatacji? Jak wychodzi właśnie zużycie paliwa w takim silniku V8? Paręnaście razy byłem zaskoczony na in plus. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przed Wami używany Mercedes W211, czyli E-klasa w dieslu, ale uwaga, w nietypowym dieslu, bo przed Wami jest wersja V8, czyli oznaczenie 420 CDI. Samochód jest z 2005 roku, czyli jest to ostatni wypust przed liftem, ponieważ od 2006 mieliśmy wersję już po liftingu, natomiast jest to jakby druga, powiedzieć, generacja V8 diesla W211, z tego względu, że do 2004 czy 2005 roku był właśnie silnik o znaczeniu 400 CDI, który za chwilę Dawid, tutaj właściciel samochodu, który jest ze mną, powie może ciut więcej o tym, jaka jest różnica. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest druga generacja tego silnika o mocy ponad 300 koni mechanicznych. Witam Cię, Dawid, i jakbyś tak powiedział ciut więcej właśnie o tym swoim egzemplarzu. Witam wszystkich. Samochód można łatwo rozszyfrować po liczbach. 420, czyli czwórka 4 litry, dwójka to są dwie turbosprężarki. Przednia wersja tego silnika była z jedną turbosprężarką, nie pamiętam mocy, ale około tam 280 koni. No i nagle doszła druga turbosprężarka i zrobiło się tych koni 314. Samochód jak na swoją wagę, no legitymuje się jakimiś takimi dosyć dobrymi osiągami. Z tego co pamiętam, 6,5 albo 6,7 do setki to naprawdę bardzo fajnie, jak na tamte lata. 6,1. 6,1? 6,1, tak. A, no to widzisz, to sorry. 740 tak. Newtonometrów. Bardzo dużo. Więc żeby ten samochód mógł sobie sprawnie poruszać się, a już ma przebieg rzędu 400 tysięcy. I tak jak rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed nagraniem, to ja zwróciłem też uwagę na to, że słuchajcie, tu jest skrzynia 7 G-tronic, natomiast, o i teraz mamy chyba podwyższone zawieszenie, tak? Troszkę gorzej się prezentuje, ale widać Airmatic działa. No i też działa. Oczywiście zdradziliśmy też, że jest to wersja z Airmaticiem, która chyba była standardem, jeśli ja się nie mylę, V8 dieslu mówię, tak? Tak, czy w 500 tak samo, czyli 5.0 M113, która legitymowała się mocą 306 koni, ale dobra, bo zmieniliśmy temat. Wróćmy do skrzyń biegów. Jeżeli chodzi o skrzynie biegów, to słuchajcie, były skrzynie 5G-tronic, które były montowane w E55 AMG, natomiast, która nawiasem mówiąc, ten silnik miał bardzo duży właśnie moment obrotowy, chociaż nie pamiętam szczerze mówiąc teraz jaki. Natomiast w E63 AMG, czyli ten legendarny silnik M156, jeśli dobrze pamiętam, ale, tak, tam był wolnosący 6,2 litra i już miał właśnie tą nowszą skrzynię biegów, czyli 7G-tronic. A tutaj, pomimo tego, że właśnie samochód ma, słuchajcie, 720 czy 40 Nm, tak, to jest skrzynia 7G-tronic i to jak na tamte lata, to było naprawdę bardzo nowoczesne zestawienie, tak? Dwie turbosprężarki, skrzynia 7G-tronic, gdzie konkurencja BMW czy Audi miały skrzynie sześciobiegowe, a tutaj 7 biegów. No to już jest 7 biegów, tak. Także naprawdę nowoczesna konstrukcja. Do tego dołożone zawieszenie Airmatic. No jakby samochód wygląda jak taksówka, ale tak naprawdę w środku technikalia są tak topowe, jeżeli chodzi o ten rocznik. Auto wygląda bardzo niepozornie, bo tak jak właśnie Dawid powiedział, no, wygląd taki taksówkarski, chociaż no, w Niemczech te taksówki były w tak zwanym kolorze budyń, czyli to takie no taki no, budyniowy, można powiedzieć. Natomiast tutaj mamy V8 w dieslu, 314 koni. No, ktoś, kto przejeżdża koło takiego auta, nie spodziewa się po prostu. No ja bym tak powiedział, że pewnie jakiś silnik 2.1 CDI, no ewentualnie 3.0 czy tam 3.2 przedliftowy, ale że V8 w dieslu, no tego bym się na pewno nie spodziewał. Słuchaj, Dawid, powiedz coś, czy znasz jakieś przykładowe, jak wyglądają koszty eksploatacji takiego auta, no używanego,
czy jest to takie do przeżycia dla normalnego użytkownika? Już nawet nie mówię tutaj o kosztach serwisu silnika, ale tak ogólnie. Czy masz jakieś porównanie właśnie co do konkurencji, co do BMW E60, czy może do Audi A6? Nie, ale na szybko mogę powiedzieć, że paręnaście razy byłem zaskoczony na in plus, jeżeli chodzi o koszty, bo zestaw świec żarowych 40 czy 50 zł za sztukę, termostat, pomimo tego, że był z czujnikiem, temperatury i też dosyć mocno złożony, kosztował tam lekko ponad 400 zł. No a byłem przekonany, bo jeszcze paręnaście lat temu, patrząc na ceny tych wszystkich części, szykując się jakby do napraw tego samochodu, okazuje się naprawdę znośne. Ceny podzespołów do zawieszenia Airmatic też nie są kosmiczne. Na dzień dzisiejszy myślę, że samochód z konwencjonalnym zawieszeniem wcale nie odbiega kosztowo jakoś specjalnie więcej, jeżeli chodzi o części do tego samochodu. Są tam też amortyzatory, które mają zmienną charakterystykę i one już mają jakiś tam większy koszt, no ale bądźmy szczerzy, jakby jest za tym technologia, więc możliwość wyboru czy automatycznego poruszania się samochodem zawsze będzie wiązało się z większymi kosztami. Ale na dzień dzisiejszy ja jestem przekonany o tym, że zwykły Kowalski czy Malinowski bez żadnego problemu może sobie pozwolić na utrzymanie takiego samochodu. Biorąc pod uwagę, że tylko i wyłącznie koszty paliwa na dzień dzisiejszy robią największą robotę. Samochód jako nowy skonfigurowany, no naprawdę na bogato, prawda? No bo największy topowy silnik diesla z tamtych lat. No tak zachowawczo skonfigurowany, jeżeli chodzi o wygląd, bo po prostu zwykły srebrny kolor. Natomiast we wnętrzu również myślę, że jest dość bogato, ale to pokażemy za chwilę. Dawidzie, korzystając z tego, że powiedzieliśmy już coś o silniku, prosiłbym, żebyś odpalił samochód i zrobimy jakąś krótką przygazówkę, nie? Jak to po prostu gada? Nie. No powiem ci, że no... Tak, myślałem, czyli po prostu nie brzmi, nie? Tak wygląda kluczyk od używanego Mercedesa 211. Zobaczcie, już jest taki elektromagnetyczny, nie jest już fizyczny. Podchodzimy, oczywiście jest system bezkluczykowy. Nawiasem mówiąc, tutaj mamy takie diody, czyli pociągamy za klamkę i samochód się nam otwiera. I uwaga, teraz to, co charakteryzuje Mercedesa klasę E, porównując do Audi A6 czy do BMW serii 5, to, że regulacja elektryczna fotela odbywa się za pomocą tutaj takiego ładnego panelu, który od zawsze mi się podobał i jest bardzo łatwo dostępna. Bo czy znacie taką sytuację, kiedy ktoś wsiada do Was do auta, na przykład na miejsce pasażera i szarpie za te przełączniki, które są zlokalizowane na fotelu i po prostu nie wiedząc, który przełącznik odpowiada za jakąś funkcję. A tutaj mamy, słuchajcie, wszystko ładnie, logicznie, jest pamięć również trzech ustawień i regulacja lusterek, wszystko bardzo ładnie jest to tutaj rozegrane. Mamy oczywiście regulację szyb elektryczną, no i otwieranie klapy bagażnika. Ale słuchajcie, tak wygląda wnętrze właśnie w wersji przed liftingiem. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, regulację elektryczną fotela. Mamy tutaj w tym miejscu przełącznik od świateł. Tu jest dźwignia od tempomatu. Za pomocą, jeżeli chodzi o komputer pokładowy, który akurat tutaj nie działa, za chwilę powiemy dlaczego, reguluje się, steruje się tym komputerem tutaj. Samochód, słuchajcie, ma 388 tysięcy km, czyli tak jak Dawid powiedziałeś, prawie 400 tysięcy. Już jest przejechane. No i teraz tak. Za chwilę powiemy sobie o pompie SBC, natomiast jeszcze krótko o wnętrzu. Komfort i standard, a nie tak jak większość chyba myśli, że komfort i sport, przełącznik, bo też tak kiedyś myślałem. Tu mamy regulację właśnie wysokości zawieszenia, utwardzanie, przepraszam, a tu jest podnoszenie.
No i wyłącznik czujników parkowania. Ale to jakiś DPF, czy co to jest? Nie mam pojęcia. Nie wiesz, nigdy dobra. Nie potrafię powiedzieć. Ale myślę, że ktoś w komentarzu na pewno właśnie odpowie. Fajnie by było. Na pewno. I ktoś nam powie, co to jest za śmieszny przełącznik. To wygląda jak jakieś, nie wiem, dotryskiwanie czegoś. Ciężko powiedzieć, ale tak mi się pierwsze skojarzyło z DPF-em. No jestem ciekaw. I teraz słuchajcie, jak kupujecie E-klasę, to fajnie jest zwrócić uwagę, żeby były podgrzewane fotele, tak jak jest tutaj w tym egzemplarzu, a jeszcze byłoby super, jakby była wentylacja. To są te lata 2000, czy lata 90, kiedy właśnie o bogatości wersji świadczyło ilość fejkowych przycisków. Zgadza. Czyli jeżeli były puste przyciski, to znaczy, że właściciel, czy ktoś, kto jechał tym autem, widział, że czegoś mu tutaj brakowało. Teraz jest to wszystko w ekranach dodatkowych i tego tak po prostu no, nie widać. Tak? Jeżeli chodzi o ilość miejsca we wnętrzu, to słuchajcie, Mercedes jest naprawdę bardzo dużym samochodem. Ja 1,82 m wzrostu, nad moją głową jeszcze około 4 palce wolnej przestrzeni. Tutaj na lewą rękę, jak i na prawą jest naprawdę wystarczająca ilość miejsca. Co ciekawe, ten podłokietnik, on jest taki dwustronny. Jego się jakoś otwierało, o właśnie w ten sposób, czyli mamy możliwość otwierania tego na bok. Mamy tutaj także takie miejsce na, powiedzmy, napoje. No i popielniczka chyba się znajdowała tutaj. Wiem, że też się to wyjeżdża. Tak. A, właśnie, tu się wciskało, tak. Czyli tutaj mamy na płyty, tak? Albo na schowek, o proszę, to jeszcze takiej wersji nie widziałem. Jeżeli chodzi o tył, to słuchajcie, przede wszystkim siedzimy wyraźnie wyżej, aniżeli w stosunku do tego miejsca, które jest z przodu, przez co mamy naprawdę fajny widok na to, pogląd na to, co dzieje się na drodze. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to no, ten pakiet dla palących, kiedyś no, czasy były takie, że bardzo dużo osób paliło i te gadżety dla palących były naprawdę bardzo popularne w autach. Słuchajcie, jak na 400 tysięcy kilometrów ten samochód naprawdę nie jest zajechany. Naprawdę widywałem gorsze egzemplarze. I jeżeli chodzi o właśnie miejsce na tylnej kanapie, to zobaczcie. Mamy tutaj schowek, mamy tutaj takie no, trzy cup holdery nawet, ale realnie mówiąc dwa. No i są też takie fajne gadżety, jak podnoszone te tylne miejsca dla dzieciaków, czyli ktoś, jeżeli ma dzieci, to myślę, że jest bardzo przydatna, bardzo fajna funkcja i słuchajcie, to jest tak, że my naciskamy, składamy i to już po prostu jest, nie trzeba się z niczym tutaj mocować. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o ilość miejsca, no to słuchajcie, ja już tutaj praktycznie mam jeden palec wolnej przestrzeni na głowę, także tego miejsca jest naprawdę nad głową mało. Natomiast na nogi, czy tutaj na lewą rękę, czy na prawą, to tego miejsca jest naprawdę pod dostatkiem. Więc jeżeli chodzi o ilość miejsca, to jest naprawdę super. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jazdę E-klasą, no to jest to tak, jak ja zapamiętałem ze swoich starych studenckich czasów, kiedy miałem przyjemność i okazję pojeździć Mercedesem z silnikiem 2.1 CDI, co prawda, czyli tym podstawowym dieslem, tam było chyba 136 koni, no natomiast dzisiaj mam okazję topową wersją się przejechać, czyli V8 w dieslu o mocy ponad 300 koni, tam 314. No na pewno jest różnica, jeżeli chodzi o pracę tego silnika, czyli tutaj pomimo, że jest to diesel, no to słychać, że to jest taka kultura pracy, słychać, że to jest V8, no i jest jednak to przyspieszenie, to może jak podjedziemy sobie na eskę, to tam lekko depnę, żeby to jakoś pokazać. Natomiast komfort jest ten sam, czyli słuchajcie, auto jest właśnie takie bardziej miękkie niż sportowe, ten układ kierowniczy on również jest taki bardzo, bardzo leniwy, no po prostu typowa E-klasa z tamtych lat. Teraz te nowe Mercedesy, te E-klasy, głównie za sprawą tych systemów wspomagających jazdę, czy tej zmiennej twardości, wspomagania sztywności, no to są bardziej sportowe, natomiast ten Mercedes, ta generacja, to jest jeszcze taki właśnie prawdziwy Mercedes, jaki każdy pamięta, czyli taki, można powiedzieć, dziadkowóz, bo nawet, słuchajcie, te E-klasy 55 AMG, co się okazuje, one, pomimo, że to jest AMG, to dalej nie jest tak naprawdę jakiś tam super sportowy samochód, dalej czuć tą nutkę tego komfortu. No ale słuchajcie, jadąc V8 w dieslu, tego sportu się nie oczekuje, tylko po prostu oczekujemy właśnie bardziej takiej jazdy komfortowej,
ale żeby była możliwość tego depnięcia właśnie na no, niemieckiej autobanie, gdzie przecież nie ma limitów prędkości. No, w Polsce nie poszalujemy, ale za granicą no, ta moc, ten moment obrotowy myślę, że może się przydać. Jak sami widzicie, to wspomniałem na początku, mamy tutaj usterkę tej pompy SBC, która no, była utrapieniem właśnie dla wersji przedliftingowych, bo jeśli dobrze pamiętam, to w poliftingu coś tam, jeśli nie wyeliminowano... Nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle. No właśnie. Nie ma w ogóle. Czyli wyeliminowano po prostu ten problem. Natomiast przed liftem no, jest ten problem pompy SBC. No i właśnie, słuchaj Dawid, bo jedni mówią, że tą pompę da się zregenerować, inni mówią, że się nie da, że to trzeba nową kupić. Jaka jest twoja opinia? Z czym ty się spotkałeś, jakbyś powiedział? A na pewno spotkałem się z opiniami, że można to zrobić chałupniczo. To tak jak ludzie regenerują rozruszniki czy alternatory, tak samo można rozebrać całe to urządzenie, wymienić tam części cierne, a tak naprawdę okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa i wydaje mi się, że powinno się to robić no, w taki należyty sposób. Wiem o możliwościach akcji serwisowych Mercedesa. Na dzień dzisiejszy trzeba się liczyć z jakimiś kosztami najpierw diagnozy, a później zapytaniem, czy Mercedes chciałby partycypować w kosztach, można uzyskać nową pompę z gwarancją i założoną ją przez człowieka, który się na tym zna. A teraz, czy jest sens inwestować swoje pieniądze w układ, który odpowiada za tak wiele rzeczy w samochodzie i on odpowiada za hamowanie. To, że samochód przyspiesza, bo ma ogrom momentu obrotowego, okej, super, ale samochód powinien się przede wszystkim zatrzymywać. Więc naprawa takiego systemu na pewno wiąże się z problemami logistycznymi, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby naprawić to byle jak. Ja jeszcze tego nie naprawiłem, ale zamierzam zrobić to przez serwis. Nie wiem, jakie są koszty, jeżeli chodzi o oryginalną część, bo nie wiadomo, Mercedes podchodzi do tego w sposób indywidualny. Pewnie w zależności od tego, jaki jest stan samochodu, jaka jest sytuacja z historią serwisową. Wiem, że regeneracja tutaj u nas w regionie to jest około 2000 zł, ale słyszałem też, że można zrobić to za dużo mniejszą kwotę. Nie proponuję i nie polecam. Rozumiem. Dobra, teraz tak, pomimo, że mamy tutaj niesprawną pompę SBC, to co się okazuje, ten układ odcina także działanie innych modułów, tak? Czyli na przykład komputer pokładowy, z tego co pamiętam, ale chyba jeszcze coś, jakbyś przypomniał. Odpowiada on za połączenie skrzynia, komputer, tak samo układ hamulcowy. Ten system jest na tyle rozbudowany, że odpowiada za wiele rzeczy, przez co kierowca nawet nie musi o tym pamiętać. Też odpowiada za układ hamulcowy oczywiście, tak jak mówiłem, za skrzynię biegów i też za zawieszenie pneumatyczne. Przez to, że sam system jest niesprawny, nie można korzystać z możliwości utwardzania całego systemu. Która tak naprawdę to jest standardem w tej wersji V8, bo mówimy o wersji V8. Dobra, przyspieszymy sobie, zobaczymy jak wygląda przyspieszenie tego auta. Zwolnimy sobie do 80. No szkoda, że ten tempomat właśnie nie działa tutaj między innymi z tego powodu. Jedziemy 80 i zobaczymy jaki jest też czas reakcji skrzyni 7 Getronic, tak? Dobra, jeszcze zwolnię, 80 na godzinę, niech nas tutaj wyprzedzi, Toyota i gaz. Jest zwłoka, ale powiem wam szczerze, że że moment obrotowy czuć, no tutaj to powiem faktycznie. Po tej zwłoce, która trwała lata świetne, te przyspieszenie naprawdę dosłownie przysłowiowo wbija w fotel i temu autu nie można odmówić. No przyspieszenie pomimo 400 tysiąca, przypomnę, przebiegu 400 tysięcy na blacie, dalej robi wrażenie, także powiem wam, no jest przyjemność z jazdy takim autem. No nawet takie o delikatne, można powiedzieć, wciśnięcie, super, naprawdę, już mamy 140, także chwila, moment i 140 km na godzinę.
Zobaczymy, ile ma auto do setki. Dobra, stówka. Tylko, że no właśnie. Zamiennikowa. 7,2, tak. Mieliśmy wyłączony system ESP. No i jak się startuje i chce się zrobić jak najlepszy czas, to tak najlepiej nacisnąć hamulec, gaz jednocześnie, pozwolić trochę tej skrzyni, znaczy silnikowi, na zwiększenie obrotów. Tylko, że no właśnie, takie przyspieszenie trochę obciąża skrzynię, więc wolałem tego po prostu nie robić. Natomiast myślę, że jakby zrobić to, co powiedziałem, to 6,5 byłoby do spokojnie do osiągnięcia. Też jest to oczywiście też kwestia opon. Temperatura to jest 9 stopni, więc jakby było 20, asfalt jest bardziej nagrzany, co za tym idzie, opony też są bardziej nagrzane, czyli one lepiej też kleją, ale już na przykład od 100 do 200 lepiej wykonywać właśnie przyspieszenie w takiej temperaturze, bo mamy chłodniejsze powietrze w dolocie. No tak to po prostu wygląda. Także 7,2, myślę, że można by spokojnie tutaj lepszy czas osiągnąć. No ale słuchajcie, autko, które ma 400 tysięcy kilometrów, też nie ma co tak katować, pałować, tak? Nie jest nowe auto, więc fajnie jakby jeszcze właśnie człowiek szanował i po prostu takim samochodem trochę więcej pojeździł. Dobra, jeszcze takie pytanko mam, jakby, czy to nie jest tajemnica, jak wychodzi właśnie zużycie paliwa w takim silniku V8, czy lepiej tą kwestię pominąć? Na dzień dzisiejszy lepiej jest ją pominąć, bo okazuje się, że ten samochód miał być samochodem na co dzień. Możliwość jeżdżenia na dieslem zawsze daje nam możliwość mniejszego spalania, a tutaj na dzień dzisiejszy spalanie takie autostradowe, nie przekraczając dozwolonych prędkości, to jest około 12. Przynajmniej to jest z moich obliczeń. Może ktoś potrafiłby zejść niżej, ja nie potrafię, a w mieście to już jest nieobliczalne. Bądźmy szczerzy, no, trzeba liczyć 15. I my się razem z moją dziewczyną śmiejemy, że tak naprawdę rezerwa to jest tutaj kontrolka, która pali się tak samo często jak światła. No czyli tak de facto to jest potwierdzenie tego, co ja powiedziałem kiedyś w materiale o usterkach W211, także nawiasem mówiąc zapraszam do obejrzenia tego materiału o usterkach, a właśnie tam też odniosłem się do kwestii spalania, którą weryfikowałem na forach i faktycznie tak jak Dawid tutaj powiedziałeś, użytkownicy tego silnika mówili, że to jest po prostu diesel dla bogatych i to tak fajnie, fajne takie właśnie podsumowanie, że samochód, który pali praktycznie tyle samo co te wersje benzynowe, tylko że pali po prostu ropę, no ale mamy większy też moment obrotowy, co za tym idzie, nie musimy wkręcać go na obroty, żeby mieć fajne przyspieszenie, co też pokazałem przed chwilą. Dobra, ja myślę, że to wszystko, co warto by powiedzieć o tym samochodzie, także no samochód, który jest komfortowy, który jest luksusowy, natomiast przy dzisiejszych cenach paliw, no to ja myślę, że te V8, jakie by to nie było, czy w dieslu, czy benzynie, no to jest lekki problem również dla mnie, bo ja również przecież posiadam 5-litrowe V8, no i nie ukrywam, na razie odstawiłem je do garażu, po prostu przy tych cenach paliw to, no nie, no to nie idzie po prostu tym jeździć, to nie po prostu szkoda, po prostu też szkoda tym jeździć, także bardzo serdecznie Tobie dziękuję, Dawidzie, za to, że udostępniłeś mi tutaj ten samochód do nagrania, bardzo również dziękuję osobom, które obejrzały ten materiał do końca, zapraszam do subskrypcji, no i jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, powiedzcie, co to znaczy ten przycisk, może ktoś będzie wiedział, no i co, słyszymy się w kolejnym materiale. Dzięki, do usłyszenia, na razie, cześć.